Głosuj z nami. Wyborczy Ring. Runda pierwsza, w niej kandydat na burmistrza Niemodlina, Mariusz Nieckarz. Druga tura z urzędującą panią burmistrz Dorotą Koncewicz z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Mariusz Nieckarz popierany przez Prawo i Sprawiedliwość i pod tym szyldem idzie do wyborów. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Mariuszu, pana kandydatka, kiedy dzisiaj rano ze mną rozmawiała, to powiedziała, że bardzo jej się nie podobało to, jak przez 4 lata jej kadencji pana środowisko ją atakowało na jakimś tajemniczym portalu, nie wiem na jakim. I w związku z tym nie odpowiada jej styl kampanii, dlatego nie przyjdzie. Co pan na to? Ciężko mi jest jakby tutaj polemizować z tym stwierdzeniem o jakimś środowisku moim, czy z jakimś portalem. Jestem mieszkańcem Niemodlina i wiele osób ma prawo się gdzieś tam wypowiadać. Natomiast słyszałem już to ze strony pani burmistrz, że ja gdzieś uczestniczę w jakichś dziwnych grupach, które ją atakują. Nie jest to prawdą i jakby nie chcę tego komentować, bo to... A na czym te ataki miałyby polegać? No nie wiem, na czym te ataki by miały polegać, bo ponieważ ja nie atakowałem bezpośrednio, żeby, nie wiem, móc tutaj powiedzieć, że ja jestem w tych grupach, czy nie jestem, tak? Oczywiście, to co powiedziałem, jestem mieszkańcem Niemodlina i mam prawo się wypowiedzieć. To jest oczywiste zupełnie. Na te tematy, tym bardziej, szanowni państwo, że ja poparłem panią burmistrz 4 lata temu i kiedy pani burmistrz nie realizowała zadań, które obiecała, no to mieszkańcy najbliżej jakby mojej osoby te pretensje kierowali do mnie, no więc gdzieś też udzielałem jakiejś odpowiedzi, natomiast nie była to forma ataku, agresji czy czegoś takiego. Absolutnie nie. A co takiego nie zostało zrealizowane z tych obietnic z poprzedniej kampanii wyborczej? No większość rzeczy, które są w ulotce na dzień dzisiejszy, czyli przywrócenie stołówek szkolnych, chociażby, czy budowa przedszkola. Także tutaj no... A w czyich to ulotkach jest? Pana czy... Pani burmistrz. Pani burmistrz. Czyli 4 lata temu w tych ulotkach było budowa w trybie pilnym przedszkola, czy przywrócenie stołówek szkolnych. No bo pamiętamy, tam poprzedni burmistrz jeszcze wprowadził catering. Tak, była taka forma... Można powiedzieć, że ta forma, no można dyskusyjnie też, czy to jest catering, czy nie, ale jest to catering, dlatego że w jednej szkole są gotowane obiady. No czyli widać, że nie zostało zrealizowane i postulaty cały czas aktualne, pani burmistrz. Tak, no też pani burmistrz nie rozmawia od jakiegoś czasu z mieszkańcami, usuwa wpisy mieszkańców niezadowolonych. Mieszkańcy mają prawo zadawać pytania, czasami nawet trudne i czasami nawet krytykować. To są wyborcy nasi i ja też taką krytykę słyszałem. Nie obrażam się na tych ludzi. Trzeba z tego wyciągać wnioski i starać się odwracać to, co nie zostało zrobione i starać się to realizować. Pani burmistrz tego przez ostatnie 4 lata raczej nie robiła. Mówi pan o usuwaniu wpisów, nie wiem, ze strony urzędu? Z tak, Facebooka? Jest strona Urzędu Miasta. I mieszkańcy, nawet ostatnio taki były też wpisy mieszkańców czy rodziców przedszkola, którzy zaniepokojeni próbą, być może tutaj się pojawiła taka informacja, że przedszkole będzie podlegało likwidacji, kiedy zaczęli pytać. Te pytania czasami są trudne, ja sobie zdaję z tego sprawę, że ludzie, którzy są po drugiej stronie komputera, czasami coś wpiszą, może za ostro, natomiast nie usuwa się tych wpisów. Inni kandydaci, mówię tutaj ogólnie o polszczyźnie, nie usuwali takich wpisów, czasami nawet nieprzychylnych. No, byli tacy. Natomiast na pytanie, dlaczego pani to robi, rzecznik w osobie pana Pieczarki stwierdził, że usuwamy wszystkie wpisy, które są wulgarne, bądź obraźliwe, albo dotyczące kampanii wyborczej. Te osoby ani nie obrażały, ani nie używały wulgarnych słów, a już na pewno nie biorą udziału w kampanii wyborczej, bo nie byli kandydatami ani na radnych, ani na burmistrza. To tyle, rozumiem, odpowiedzi się nie doczekali na swoje pytania. Nie doczekali się. Wiem, że było jakieś spotkanie, ale to spotkanie też do niczego nie doprowadziło. Pani burmistrz powiedziała ludziom, że wybuduje to przedszkole. Kiedy? Czekamy. No to nakreśliliśmy mniej więcej sytuację, jak a jest a kiedy pan się zdecydował na kandydowanie? Przez ostatnie 4 lata bardzo intensywnie obserwowałem sytuację, jaka jest Niemodlinie. Wsłuchiwałem się w głosy mieszkańców. Obserwowałem też strony internetowe i to, co się tutaj u nas dzieje, jakby w Niemodlinie.
Działam też w stowarzyszeniach działających na terenie naszej gminy i mieszkańcy jakby sygnalizowali, że miał być zupełnie inna forma rządzenia i inaczej inne podejście burmistrza do mieszkańców. No i to jakby od jakiegoś czasu zaczęło mnie utwierdzać w tym, że należy złożyć mieszkańcom inną ofertę. Tak. I dlatego, już tak można powiedzieć, od 3 lat jakby przygotowywałem się do tego startu. To jest ostatnie pytanie w tej rundzie. Nie jest pan członkiem Prawa i Sprawiedliwości, ale idzie pan pod szyldem PiS-u. Tak. Czyli pan się postarał o poparcie, pana znaleziono? Otrzymałem propozycję i uznałem, że na dzień dzisiejszy sytuacja niemodna jest bardzo trudna pod wieloma względami i tutaj wsparcie rządu będzie pomocne. Być może jest to kalkulacja polityczna, tak? Ale uznałem, że ten kierunek będzie dobry i powiem szczerze, że ten wynik, który otrzymałem, różnie oni mogą mówić, utwierdził mnie w tym przekonaniu. Że opłacało się pod szyldem Prawa się, tak. i Sprawiedliwości występować. No 1339 głosów, no mniej od urzędującej pani burmistrz, ale to zwykle tak bywa, ona miała 2185. A my o problem niemodliny naszego gościa zapytamy już za chwilę. No troszkę półring, ale dajemy radę. Jest naszym gościem dzisiaj Mariusz Nieckarz, kandydat na burmistrza Niemodlina w drugiej turze z urzędującą panią burmistrz Dorotą Koncewicz. Co pana zdaniem zostało źle zrobione albo nie zostało zrobione wcale w poprzedniej kadencji? To już mówię wcześniej, kluczowa inwestycja, jaka była obiecana w trybie pilnym przedszkola. I to jest jakby fakt, nawet kiedy otwierano tam plac zabaw, jeden z zespołów, pomijam tutaj nazwę, i rodziców, taka akcja nowego placu zabaw przy tym przedszkolu. Pani burmistrz obiecuje wam uroczyście, że wybuduje to przedszkole, to chyba nawet mówiła, że za rok będę go budować, więc to nie jest zrobione. No pewnie nie było pieniędzy, takie zwykle są tłumaczenia. No zawsze to jest najprostsze wytłumaczenie, nie ma pieniędzy, tylko pani redaktor, jeżeli się nie poszukuje tych pieniędzy, nie ma zespołu, który by mógł o to zadbać, zabiegać, to jest pisanie wniosków, to jest ciągle poszukiwanie różnego rodzaju możliwości. Pisania, jak to się mówi, uzasadnienia do realizacji pewnych zadań. Jeśli tego nie ma, to ciężko znaleźć odpowiednie środki, tak? Jeżeli dzisiaj buduje się place zabaw i w lipcu w Trybunie Opolskiej ogłasza się, że są piękne, doposażone place zabaw w miejscowości Molestowice i Tłustoręby, a tam naprawdę nic nie zostało zrobione, dwa urządzenia, tak zwane ślizgacze, są nieskończone, mało tego, jeszcze między nimi stoi płot i pełno gruzu, czyli to nie jest bezpieczne, krzywe, a z tego, co zdążyłem się zorientować, wykonawca ma odbiór zrobiony, no to jak tutaj można mówić o gospodarzu, który dopilnował tych inwestycji? Już nie powiem o innych placach zabaw, które zabawki zostały niedokończone, tak? I kolejna inwestycja, która jest realizowana, a mieszkańców jakby zaskakuje, to jest Dom Kultury. Oczywiście on jest potrzebny, ale nie z budżetu gminy. Należałoby poszukać dotacji na tą inwestycję, ponieważ priorytetowe jest przedszkole. Nie może być tak, że szkoła numer 2 remontowana jest przez rodziców tych dzieci, tak? No czyli to są pieniądze na Dom Kultury, na przedszkole i remont szkoły nie ma? Nie ma. Tak? I to idzie z budżetu. Dopiero teraz jest jakaś dotacja z aglomeracji Opolsk. Przez 4 lata w aglomeracji nie złożyliśmy żadnego wniosku. Ja nie mówię tylko o aglomeracji. Mówię o wielu projektach, które nie zostały nigdy złożone. Chociażby ostatni projekt, gdzie dostaliśmy dotację z budżetu państwa na remont ulicy Lwowskiej i pani burmistrz rezygnuje z tej dotacji na 1 800 000. No to w jakim kierunku my idziemy? Jeżeli my będziemy oddawać dotacje, to jak my jako beneficjent tych środków później co, będziemy występować jeszcze raz? Jak to traktujemy? I to jest pewna informacja, bo mi jest dość trudno uwierzyć w to, że samorząd rezygnuje z takich pieniędzy. Mam pismo, panie redaktorze, od wojewody, czy od pani dyrektor, gdzie pani burmistrz pisze, wnioskuje, uzasadnia to tym, że za mało w lipcu, 31 lipca jest datowane pismo, gdzie mówi, że nie jest w stanie w tak krótkim czasie wykonać tego zadania. Proszę sobie wyobrazić, że te pieniądze otrzymują kolejne gminy, które mają jeszcze krótszy czas. To jest gmina chyba Wołczyn, Wilków i Głubczyce, które te pieniądze otrzymują, bo są w dalszej kolejce i w krótszym czasie wykonują inwestycje. Wołczyn chyba 2 miliony, 500 tysięcy to jest Wilków i ponad 3 miliony inwestycja w Głubczycach. Czyli inni mogą, my nie możemy? No to jeżeli my nie korzystamy z...
z takich środków, no to ciężko to jest ocenić. Pytanie jeszcze, jak wygląda to, akurat ten temat został przeze mnie wyłapany. Mhm. A ile było takich tematów przez te 4 lata? Niewykorzystanych szans. A to jest tak, że przez te 4 lata nic w gminie pozytywnego się nie wydarzyło? Może znajduje pan jednak coś, co zostało zrobione, co się udało? No powiem szczerze, że... No ja rozumiem, trudno chwalić rywala, no ale może jednak. To też jest sztuka. Nie, no powiem szczerze, że nie chcę być tutaj takim człowiekiem, który nie widzi plusów, tak? Ponieważ jednak zamek, który jest jakby taką, można powiedzieć, to nie jest gminna inwestycja, tak? Ale pojawienie się nowego inwestora w zamku i jego działania na rzecz gminy, to jest jakby pozytywna, no pozytywny element, tak? Mm-hmm. Jednak jakby nie było, chociaż wiem, że ma swoich przeciwników, wymiana oświetlenia, niektórzy mówią, że jest złe, inni mówią, że jest dobre, więc coś tam się takiego wydarzyło. Dzięki Bogu, że Tauron jest takim tutaj tym, który jakby wykonał to zadanie. Natomiast tych takich drobiazgów, o których pani burmistrz mówi, to są związane z funduszem sołeckim i te pomysły gospodarzy tych sołectw, one są pokazywane tutaj na stronie Urzędu Miasta. Natomiast to nie jest pomysł pani burmistrz, tylko tych ludzi. Chociaż na zdjęciach widzimy tylko i wyłącznie gospodarza. A można by było też do tego zdjęcia zaprosić pomysłodawców, czyli zwykłych mieszkańców, którzy wykonali te skwery, rabatki i tak dalej, i tak dalej, nie? No, tak się robi kampanię przez 4 lata, od wyborów do wyborów. Powiem tak, już powiedziałem to na początku. Ja jestem mieszkańcem tego miasta, więc jakby bardzo często wieczorami, czy na zakupy, czy też spaceruję, czy nawet przechadzam się po mieście. Gdyby zrobiła to pani burmistrz, to widziałaby, co tak naprawdę potrzebne jest młodym ludziom. Młodym ludziom, zamiast, nie mówię, że ten mural, który został wykonany za duże pieniądze, jest rzeczą niepotrzebną, tylko nie w tej kwestii, tak? Należałoby zrobić skatepark i to by załatwiło sprawę młodzieży, która na dzień dzisiejszy korzysta z placów przy Biedronce i przy Netto i tam ustawiają sobie jakieś takie przeszkody, jeżdżąc na rolkach i na rowerach. Mhm. Pani burmistrz nie przebywa po południu w Niemodlinie, więc tego po prostu może nie wiedzieć. I może nie wiedzieć, co jest potrzebne. Czyli jak rozumiem, nie mieszka w samym Niemodlinie, tak? W samym Niemodlinie pani burmistrz nie mieszka. Ile wy macie sołectw? Z tego, co pamiętam, to sporo. 27 sołectw. O rany. Julek, tak to jest, bym powiedział. Tak, to naprawdę jest strasznie dużo. To jest specyfika tego naszego miasta. Te sołectwa mają też swoje problemy. No których... jak połączyć te wszystkie tutaj interesy? Problem... Opole ma 29 dzielnic i co? Powiem, ale to jest jedno miasto. Tylko, że te 29 dzielnic, pani redaktor, nie połączone wiem, są komunikacją. Jeżeli działa. Chodzi o Gościejowice, czy na przykład załóżmy Brzęczkowice, to jak się ktoś uprze, to się przejdzie do Niemodlinie drogą piechotą, tak? No jeżeli chodzi już o Rogi, o Krasną Górę, czy na przykład tu Soręby, no ciężko już tam stamtąd pójść, więc na moich spotkaniach z mieszkańcami wszyscy mówią, panie Mariuszu, komunikacja, to jest nam potrzebne, naprawdę. To kiedyś upadło bezpowrotnie, nie wszyscy mamy samochody dzisiaj, to szczególnie prawda. Starsi ludzie, oni mają z tym problem. No i kanalizowanie tych obszarów wiejskich. No na dzień dzisiejszy ten temat też jakby nie wiem, czy leży, czy co się z tym dzieje w ogóle. Do niego wrócimy już za chwilę. Przed nami trzecia i ostatnia już część rozmowy z Mariuszem Nickarzem, kandydatem na burmistrza Niemodlina. Teraz pytamy o plany. Poprzednią rundę skończyliśmy na tym, że pan powiedział, że mieszkańcy mówili do pana komunikacja, żeby w tej sprawie coś zrobić. Co chciałby pan zrobić w sferze komunikacji w gminie? Czy chciałbym na wzór innych miast, to jest plan, tak? I na wzór innych miast stworzyć komunikację wewnętrzną, komunikację, no wiadomo, że tutaj ktoś się śmieje, że wprowadza czerwone autobusy. Nie, ja nie wiem, jak to będzie się nazywało. Natomiast wiem jedno, że na ten cel rząd przeznaczył dodatkowe środki i chce z nich skorzystać po to, żeby przynajmniej mieszkańcy najdalszych, odległych sołectw mieli łatwy dostęp do miejsc, do ośrodków zdrowia, do takich, no można powiedzieć, do takiego centrum, jakim jest miasto Niemodlin. No tak, bo jak ktoś nie ma samochodu, a nie ma komunikacji publicznej, to nie dojedzie. Chodzi o starszych ludzi. Dzisiaj korzystają z komunikacji szkolnej, ale kiedy rozpoczynają się wakacje czy ferie, to przestaje funkcjonować. Mhm. Więc to trzeba by było ustabilizować, wprowadzić, zobaczyć przede wszystkim, jak to zrobiły inne miasta, chociażby Strzelin. Jest takim przykładem, gdzie można by było to tutaj podpatrzeć. To byłby jakieś, nie wiem, busiki kursujące cyklicznie? Jakby to...
Pomysłów jest bardzo dużo. Albo naprawdę. Prywatna firma z dotacją albo prywatna, tak. Natomiast chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądała ta dotacja państwa, bo na ten cel o reaktywacji tak zwanych, powiem w cudzysłowie, PKS-ów, o których mówił premier, jakie będzie wsparcie rządowe. To wtedy będziemy mogli coś zrobić. No i to, o czym mieszkańcy mówią, to przede wszystkim ścieżki rowerowe i kanalizacja obszarów wiejskich, bo ona jest istotna dla, jakby takiego można powiedzieć, bezpieczeństwa ekologicznego. To jest ten kierunek. Natomiast to dotyczy sołectwa, ale też chciałbym jakby poszerzyć troszeczkę tą edukację, formę edukacji w naszej szkole. Wiem, że na dzień dzisiejszy jest problem z dziećmi niepełnosprawnymi. Nie wiem dlaczego, co się stało. No, do mnie dochodzą sprzeczne informacje, że rodzice dzieci niepełnosprawnych wycofali swoje dzieci ze szkół, dowożą do Nysy, do Prudnika, do Opola, tak, no, czyli gmina musi zwrócić te koszty podróży. No ale no, tutaj będę chciał, tak, będę chciał się z tym zająć, dlaczego tak się dzieje, ponieważ tak nie może być. Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, to jak ktoś tego nie rozumie, to jest ciężki temat, więc... A nie wiadomo, tak, dlaczego te dzieci zostały przepisane do innych szkół, innych Nie wiem, te informacje są sprzeczne, różne, tak? Nie sprzeczne, tylko różne, tak? Rodzice mają różne problemy. Ogólnie mówią, że nie ma oferty w przedszkolach, że nie można się dogadać też z władzami gminy. Czy tak jest? To ja muszę zobaczyć to od środka, kiedy bym jakby dostał, jakbym był na miejscu i widziałbym dokumenty. To trzeba zmienić i tak być nie może. Skoro już mówimy o edukacji, jeżeli mamy 27 sołectw, to zawsze pojawia się problem tak zwanej sieci szkół. Była ona jakoś reformowana? Trzeba było jakieś szkoły zamykać? Może jakieś trzeba będzie zamykać? Była swojego czasu taka reforma szkół, ale to już bardzo odległe dzieje. Na dzień dzisiejszy uważam, że nie ma takiej potrzeby. Wszystkie szkoły, które są przy nowej reformie oświaty, gdzie jest ośmioklasowa szkoła podstawowa, nie ma potrzeby dokonywać żadnych ruchów. A pojawiały się inne głosy, że pan chce jednak likwidować tak, jakąś szkołę. Pojawiła się taka plotka. Ja ją dementowałem bardzo często już i nawet ostatnio już nawet na Facebooku rzuciłem, czy ja zlikwiduję szkołę w Grabinie. Podkreślam to jeszcze raz. Kiedy byłem przewodniczącym rady, zrobiłem wszystko, żeby ta szkoła nie została zlikwidowana i wręcz doprowadziłem do tego, że katolicka szkoła przyjaciół z Częstochowy, z panią prezes, już nie pamiętam nazwiska, nie chcę przekręcić, Chodkiewicz, gdzie tak, no, tam dostałem nagrodę nawet od tego stowarzyszenia, jako Rada Miejska przyjęliśmy nagrodę, że doprowadziliśmy do tego, że ta szkoła jest katolicka. Jeśli w Grabinie ta szkoła funkcjonuje i funkcjonuje dobrze i mieszkańcy są z niej zadowoleni, to po co miałbym ją likwidować? To jest jakaś kompletna nieporozumienie. Ale skąd się takie informacje wzięły? To jest straszak. Takim straszakiem jest też to, że będę zwalniał ludzi w Urzędzie Miasta. To co, burmistrz będzie sam pracował? Pozwalniam wszystkich, dlaczego nie? Może swoich zatrudni. Przecież to tam, pani redaktor, tam pracują też fachowcy, ludzie mądrzy, którzy się znają na przepisach. Oni mają też swoje pomysły. Naprawdę, to jest kompletne nieporozumienie i działanie tylko na zasadzie strachu, jak to, kiedy wczoraj dowiedziałem się, że pozabieram dotacje organizacjom i stowarzyszeniom. Dlaczego mam zabierać organizacjom i stowarzyszeniom? Moja żona pracuje w stowarzyszeniu zajmującym się niepełnosprawnościami. Ja reprezentuję stowarzyszenie Wsi Rzędzi Wojowice. Wiem, jak działają kluby sportowe. One, to wszystko jest oparte czasami o taki, można powiedzieć, wolontariat. Ludzie ciężko tam pracują, spełniają swoje jakieś hobby, ale też dają możliwość, szansę rozwoju dla młodych ludzi. I zabierając im te dotacje, to jest kompletne nieporozumienie i straszenie. Na pewno nie będę tego robił. Im trzeba pomagać i jakby zwiększać ich możliwości, nawet finansowe. Pomagać im na tyle, żeby mogli sobie też radzić sami, ale nie zabierać im pieniądze, czy straszyć ich, że nowy burmistrz będzie miał inną wizję, radźcie sobie bez pieniędzy. To sporo plotek o panu chyba krąży na tak zwanym mieście. Klub senior, Uniwersytet Trzeciego Wieku, który również takie pytanie mi zadał, dementuje, to jest plotka. To jest plotka. Czyli nie zamyka pan szkół, nie zabiera pan dotacji? Nie będę zamykał szkół, nie będę zabierał dotacji i nie będę zwalniał ludzi w Urzędzie Miasta, bo to nie jest ten kierunek działania. Nie wiem, po co to robią. Chyba ci, którzy się tak naprawdę boją. A co z obwodnicą? Bo walczyliście o nią bardzo długo. Pamiętam, że kiedy ostatni raz rozmawialiśmy w tym studiu, to był pan razem z kolegą Tomaszem Chrycajem. Rozmawialiśmy właśnie o obwodnicy. Ona wreszcie chyba ruszy. Tak, ruszy. Ta obwodnica też jest taką czasami w naszym lokalnym środku kością niezgody. Kto ją załatwił, kto postawił kropkę nad i, kto miał na to duży wpływ. Ale to zawsze sukces ma wielu ojców. Tak jest, od 2008 roku
roku, kiedy zostałem radnym, zajmowałem się obwodnicą, kiedy byłem przewodniczącym również. Współpracowałem również z poprzednią ekipą. Powiem tylko tyle. Fajnie, że obecny rząd Prawa i Sprawiedliwości postawił kropkę na i to trzeba powiedzieć jasno i wyraźnie, to ten rząd powiedział tak, robimy obwodnicę Niemodlina, ale nie tylko obwodnicę Niemodlina, bo dobrze wiemy, że jeszcze będzie Myślina, Kędzierzyn, Koźle, Olesno-Praszka tutaj się jeszcze wpisuje, więc jakby ten sukces jest. I obwodnica powstanie, z tego co tutaj sygnały takie przychodzą od samej Generalnej Dyrekcji, około do 3 lat będzie obwodnica. No do 2021 roku i powinna być gotowa. Dzisiaj, ani, tak? Nie widzi pan pewnego rodzaju zagrożenia w obwodnicy, o zagrożenia dla Niemodlina? Najważniejsze jest zawsze bezpieczeństwo. I to jest ten plus. To bezpiecznie będzie, bo ruch się wyprowadzi poza miasto. Bo ruch się wyprowadzi. Właśnie, natomiast, a miasto wtedy będzie omijane przez... Tak, już mówię. To jest taki, jakby to powiedzieć, to jest takie zmartwienie naszych kupców. Ponieważ Niemodlin głównie oparty jest na usługi. Czy to są kwiaciarnie, czy to są fryzjerzy, czy sklepy spożywcze, niektórzy mówią... Bardzo dobra pizzeria wielokrotnie była. Rzeczywiście. Nawet mam znajomych z Nysy, którzy przyjeżdżają przez Niemodlin i mówią: Biedronka w Niemodlinie, kwiaciarnia na mieście, jadę do domu, tak? Więc to pokazuje też, jakie numery jest te co, co prawda ciężarówki się nie zatrzymają, bo nie mają gdzie. Nie mają gdzie zaparkować, to natomiast prawda. Ja widzę w tym to takie niebezpieczeństwo, natomiast tego nie zmienimy. To już jest jakby fakt, obwodnica będzie, tak? Natomiast ta droga 46, która przez te, no już mówiłem o tym, nie boję się użyć tego słowa, może 700 lat, tak? Wyznaczała jakby kierunki rozwoju tego miasta. To jest szlak handlowy, tędy przejeżdżali kupcy, handlarze różnego rodzaju. I dzisiaj ta droga jakby całkowicie wychodzi z miasta, omija go szerokim, takim można powiedzieć, łukiem, tak? I teraz, no, co w tym czasie my jako Niemodlin powinniśmy zrobić? Otworzyć się na tą obwodnicę. Nie ma innego kierunku. Poszerzyć miasto. Powiększenie Niemodlina. Ja wiem, że to brzmi, bo każdy jak mówi o powiększeniu, to widzi Opole, awantury. My nikomu nie chcemy niczego wydzierać. Rozmawiamy tak naprawdę dzisiaj z takimi miejscowościami jak na przykład Sady czy Wydrowice. Ale miejscowość Wydrowice dzisiaj połączone jest chodnikiem od samego Niemodlina, czyli na Alei Wolności, wchodząc na chodnik, dochodzimy aż do samego końca Wydrowic, aż pod samą obwodnicę. Czyli niektórzy śmieją się, że my już tak naprawdę jesteśmy w Niemodlinie. To ile sołectw miałoby być włączonych do Niemodlina? Ja myślałem o takim kierunku, dotyczyłoby to bardziej właśnie Wydrowic i Sadów. Czyli Sady dwa. Dlatego, że tam jest takie jakieś nieporozumienie, że część ludzi mieszka po jednej stronie ulicy, mieszka w Niemodlinie, po drugiej stronie w Sadach. Nie wiem dlaczego kiedy tworzono aglomerację Niemodlina przy kanalizacji, nie włączono Sadów. Mhm. Nie pamiętam, bo wtedy jeszcze nie byłem w samorządzie, ale uważam, że również dzisiaj Sady powinny być przyłączone, bo skorzystałyby na tym. To jest też i skanalizowanie tego sołectwa i pociągnięcie chodników aż do samej wsi. Więc dotyczyłoby to głównie Sadów, ale i Wydrowice, tak? Natomiast to jest proces. Ja chciałbym przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami, żeby oni się też na ten temat powiedzieli, żeby to nie było na zasadzie przychodzimy, mówimy wam co będzie i koniec, tak? Żeby to mieszkańcy o tym decydowali. Oni się nie mogą dowiedzieć, jak to się dowiedzieli o tym, że dzisiaj rozbierają most na Alei Wolności i dzisiaj po południu nie będzie przejścia. I zrobiła się awantura, że nagle jest remont drogi i mostu na Wydrowice i na Korfantów. Żeby ludzie wiedzieli o tym wcześniej. Siadamy do rozmów. Taki jest plan. Co o tym myślicie? Chciałbym, żeby to było też z korzyścią dla was, dla mieszkańców, ale i dla samego miasta Niemodlina. Ale chciałbym też jedno sołectwo również przyłączyć. To są Gościowice. One jakby w drugą stronę idą. To jest takie same sołectwo, no, które blisko Niemodlina jest. Dziękujemy bardzo za wizytę w naszym studiu. Widzicie się wszyscy przy urnach 4 listopada w niedzielę. Między 7 a 21. Tak, jeśli mogę jeszcze dwa słowa. Jeśli mieszkańcy chcą zmian i widzą, że te zmiany są możliwe, proszę o głos. Jeśli chcą, żeby było po staremu, zrobią jak będą uważali. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był dzisiaj Mariusz Nieckarz, kandydat na burmistrza Niemodlina. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Głosuj z nami. Wyborczy Ring.